Cześć, witam wszystkich na moim kanale i dzisiaj mam dla Was pierwszy odcinek z serii Back to School. I tak, wiem, jest jeszcze wcześnie, ale po prostu ostatnio mam mało pomysłów na odcinki i po prostu co tylko mi się nasunie, to nagrywam i właśnie to jest mój pomysł. I dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać bardzo prosty plan lekcji. Naprawdę, on jest szybki, prosty i efektowny, więc zapraszam do oglądania. Nasz plan lekcji będzie sprawiał wrażenie takiego, jakby był malowany akwarelą przez naprawdę długi czas i kolory będą się w nim zlewać. Pewnie kilkoro z Was już kojarzy to, o czym mówię, z TikToka, ale jeżeli nie kojarzycie, to zapraszam Was. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. I wszystko, czego potrzebujemy, to kartkę papieru, najlepiej taką twardszą. Ja mam właśnie kartkę techniczną. Następnie trochę wody. Najlepiej, jakbyście mieli pipetę. Ja niestety nie mam. Ale bez też sobie damy radę. Ale czekajcie. Właśnie mi przyszło na myśl, gdzie może być pipeta. I jest, więc jeżeli macie, to weźcie, bo naprawdę z nią jest znacznie łatwiej. Najważniejszy punkt programu, czyli różnokolorowe flamastry. Możecie naprawdę wybrać sobie swój własny kolor, który będziecie robić taki ombre. Ale ja polecam najbardziej niebieski i różowy, fioletowy, granatowy ten typ. I ostatnia, równie ważna część, jak to wszystko, co sobie przygotowaliśmy, to folia. Będziecie potrzebować folii i tutaj naprawdę może to być cokolwiek. Wiem, że folia spożywcza to nie jest najlepszy pomysł, możecie spróbować, no ale od razu mówię, że ona się przykleja. Ale wszelkiego rodzaju układki na zeszyty, na książki, czy też jakieś koszulki, takie wiecie, na dokumenty. I oczywiście wszelkiego rodzaju opakowania plastikowe, właśnie takie foliowe. Więc tu macie naprawdę. Ja wzięłam taką po zeszycie, ponieważ myślę, że no jest to jedna z najłatwiejszych takich folii, które możecie sobie znaleźć. I co? Myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy od tego, że flamastrami tworzymy sobie taką plamę. Pamiętajcie, żeby ta plama nie była za duża, mniej więcej taka jak wasza kartka, trochę mniejsza. Więc ja zaczynam i po prostu mam tutaj markery permanentne. To po prostu zupełnie ma być coś randomowego. Pamiętajcie, że jak używacie markerów permanentnych, takich jak ja, to nie będziecie ich mogli potem zmyć z okładki, bo takie zwykłe, o, czy też takie zakreślacze, one są, wiecie, nie za dobre, one po prostu zejdą. Ale wiadomo, te permanentne też się fajnie odbiją, no ale nie zejdą tak po prostu. I z tym możecie mieć problem. Dlaczego robię to tak dziwnie, szybko, jakby, nie wiem, coś mi uciekało? Ponieważ te markery schną. I jak za bardzo wyschną, no to mało co Wam stąd wyjdzie. Nie trzeba do tego przykładać jakiejś uwagi, jak widzicie, ja robię to byle jak. I zobaczycie, jaki będzie tego efekt. Ja myślę, że moja plama jest już w porządku, jest tu zdecydowana przewaga koloru niebieskiego, to na nią za pomocą pipety albo po prostu chlapiąc nakładam krople wody. Nie za dużo, żeby potem Wam kartka nie zamokła, ale trochę, żeby było widać, co się zacznie dziać. A co, to zaraz zobaczycie. Więc teraz przykładam kartkę i najlepiej jakimś notesem, o, ja tu mam taki notes, przyłożyć i chwilkę dosłownie zaczekać, więc już do Was wracam. Jeżeli coś Wam się podczas tego właśnie nanoszenia naszych akwareli, coś takiego, jeżeli podczas tego Wam się gdzieś kartka przesunie, nie martwcie się, nic się nie powinno stać, ale też nie radzę tego sobie tak samemu przesuwać. O, jak widzicie, ja chyba lekko przesadziłam z wodą i myślę, że to już jest ten moment, w którym możemy zdjąć naszą akwarelę i zobaczcie. Tak jak mówiłam, to co namalowałam permanentnym, jak widzicie, zostało, a te drobniejsze się nie odbiły. Jeżeli nie jesteście na przykład zadowoleni, ja nie do końca, ponieważ tu myślę, że czegoś brakuje, można nanieść drugą odbitkę. Zaraz Wam pokażę, jak tego dokonać. Mam tu pewien wzór i wiem już mniej więcej, jak powinnam, o, że tak powinnam przyłożyć moją kartkę. To, co teraz należy zrobić. W miejscu, w którym po prostu nic szczególnego nie ma, nanosimy znowu sobie warstwy.
flamastrów. Ja teraz na przykład spróbuję zrobić zupełnie bez tych permanentnych. Tak jak mówię, nanosimy warstwy, utrzymując, że tam, gdzie był fioletowy, tam fioletowy. Żeby sobie nic tutaj nie zepsuć. I znowu pipeta. Nie za mocno tam, gdzie jest już mocny wzór. O, tu mam taką mocną kroplę. Dobra. Rozlała się i... Jeszcze myślę, bo tu nie ma w ogóle żadnego. Dobra. Przyciskamy. Okej, film teraz odrywam. I mamy taką plamę. No okej, trochę za mało różu, więc ja teraz będę dorabiać róż. I efekt końcowy wam już pokażę. W sumie to ta plama, myślę, że jest lepsza teraz. Ale jeszcze bym tu trochę różu podciągnęła, bo widzicie, sam niebieski widać. I tu taki lekko wchodzący w fiolet. Wreszcie mam taki efekt, z którego jestem zadowolona. I teraz mamy dwie opcje. Po pierwsze to trzeba oczywiście poczekać, aż odbitka sobie wyschnie, bo w innym wypadku możecie sobie ją zepsuć. Teraz jest mokra i powyginana, więc trzeba chwilę odczekać. Ale macie później do wyboru obrysować ją na przykład jakimś cienkopisem, tą plamę, albo nic takiego nie robić. I tak naprawdę możecie wybrać, co chcecie. Ja ją raz obrysowałam i no nie byłam z tego tak zadowolona, dlatego nie będę tego robić, ale wy możecie zrobić, co tylko chcecie. Drodzy, jak widzicie, moja akwarela już wyschła, jak wam się podoba. Od dołu ją jeszcze od dołu przykleiłam taką zwykłą tekturkę, twardszą kartkę, żeby po prostu nie było widać tego przebicia i myślę, że naprawdę jest bardzo fajna ta plama. I teraz jeszcze przygotowałam sobie różne sposoby, w jakie mogę umieścić napis plan lekcji i ze wszystkich trzech możecie również wy skorzystać, a mi chyba najbardziej spodobał się ten drugi, ponieważ chociaż w sumie, nie, trójka. Mi najbardziej spodobał się ten trzeci, ponieważ pierwszy już używałam, a trzeci w sumie jest połączeniem wszystkich, dlatego ja użyję trójki. No i zaraz wam pokażę, jak będzie to wyglądało. Jak wyglądało całe szkicowanie w przyspieszeniu, teraz używam takiego super pisaka od firmy Bic. To jest naprawdę jeden z moich ulubionych artykułów plastycznych. Nazywa się tutaj, jak widać, Grip Roller. O, widać. Big Grip Roller i mamy tu po prostu taką świetną kuleczkę, którą się bardzo miękko rysuje na czarno i całą tą karteczkę też właśnie nim pisałam. Bardzo wszystkim polecam, jak znajdziecie w jakimś sklepie papierniczym, od razu kupujcie, jeżeli macie właśnie taką zajawkę. I teraz to wszystko sobie poprawiam. Co? Chyba jest gotowe. Jak wam się podoba, jeszcze tylko wygumować, jak zastygnie i możemy lecieć z tabelką. Moi drodzy, ja postanowiłam tą tabelkę zostawić w ten sposób. Myślę, że naprawdę całość wyszła świetnie. Jestem mega zadowolona. I nawet chyba bardziej niż byłam w zeszłym roku, z mojego zeszłorocznego planu lekcji. Swoje pomysły na odcinki z BTS, czyli Back to School, podawajcie w komentarzach. A ja się już z wami żegnam. Miłego dnia, do zobaczenia. Pa! Should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah.